Dobra, dobra, temu panu już nie lejta. I jedna blacha jest, tak? No wszystkie już pocięte mamy? Wszystkie już wyrobione. Wszystkie wykupione. Tak jest, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, 3+. A w materiały budowlane, rzetelnie, kompleksowo i na czas, zaopatruje mnie hurtownia budowlana Matbud. Dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech będzie dobry wieczór. Dobry wieczór, moi widzowie. Dzisiaj nie wiadomo, jak długo porobimy. Przed chwilą skończyło mżyć. Zapowiadają dzisiaj deszcze. A dzisiaj mamy w planach wykończyć te 3 słupy. Czyli zadeklować, podokręcać lasze, zaszpilkować, poskręcać, żeby już było na gotowo. Taki jest plan. Czy się uda go zrealizować? Ciężko wyczuć. Także startujemy. Dobra, szpilki mamy już pocięte na pół metra. Arni teraz obcina te, które wystają nam z tamtej strony, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Kręcę nakrętki. Co? Co? Chyba, że przyjedziesz ze mną. Pewnie, że przyjadę. Kurde, ale mnie kopnął teraz. Za szczytem! No patrz, tu są tarcze. No to przyniosłem. Kurde blade. Ale dobrze, że znalazłem. Tak jest, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, 3+. Bardzo dobrze. Uwaga. Jedziemy. Panie Zielonka, jedziemy. Tak? Albo daj to na całą. No tutaj, żeby nie tracić czasu na zarabianie tych drugich końcówek, to po prostu takim domowym sposobem. Nakręcam te nakrętki, żeby były z tej drugiej strony, a i tak będzie obcinana tamta strona i tak. Master przejechał. Jazda? Ja. Uwolnione, podniesione, wycięte. Bardzo dobra robota. Budowlańka to twoje hobby. Stop. Okej, można. Dobry. Łapię wszystko. Papa, cześć, kilka mulce. I chłasz ten, jeszcze do. A widzisz, to będziemy mieli. Nie do pary mamy. Rurki i deski. Deski z tego względu, że musimy pociąć na lasze, bo
No musicie mieć lasze z tej strony i z tej strony mniej więcej w linii. Także tutaj, jeżeli już jest na przykład jedna wyżej, drugie niżej, no to już tego nie skręcicie. No, znaczy nie skręcicie, no skręcilibyście, no ale to nie na tym rzecz polega, żeby coś było krzywo albo po skosie skręcone. Także, a bijąc blaty, no po prostu lasze idą w ciągu i nieraz po prostu się nie da tak odmierzyć, żeby wszystkie były po prostu w tym samym poziomie. Także będziemy lasze dokręcali w tym miejscu, co nam będzie brakowało, to dokręcimy i przez nie dopiero będziemy wiercili szpilki. Także taki jest plan. No, także dajemy jedną szpilkę środkiem. Bo po prostu gdybyśmy dawali dwie skrajne, zawsze byśmy trafiali w pręt zbrojeniowy. I ja tutaj teraz, że tutaj na dole będzie największe parcie tego słupa, żeby on się przykładowo no, rozszedł, no to zagęściliśmy tutaj szpilki, dajemy jedne po środku. W miejscach, gdzie brakuje laszy w poziomie, dokręcam, rnie mu lasze. I będziemy mieli wszystko skręcone. To jeszcze dodatkowo mamy pasy takie krótkie, wiecie, na ten karabinczyk taki zapinany jak kto to ma, jak laweciarze. Tak, laweciarze, tirowcy. No, kiedyś na przykład o panele podłogowe tak się spinało, żeby jak się kładło na klej. Także takie pasy dosyć szerokie mamy i jeszcze dodatkowo cztery pasy przyjdą na słup, także myślę, że nie będzie przygód. Ale tylko tak myślisz. No tak myślę. Jestem w dobrej myśli. No ja też. No. Naprawdę. Co? Daję radę, kumpel. A już się tak niby psuła, nie? A ona ciągnie. Jak? Nie wiem. No, mieliśmy przygodę z wkrętarką. Kiedy my żeśmy ją kupili? Jakoś przed świętami, nie? Tak. No, w Lidlu rzucili te czwórki akumulatory i wkrętarkę. No i żeśmy zakupili. No, wchodziła. Do jakiegoś momentu. Sobie wyobraźcie, że obojętnie jaki akumulator naładowany wsadziliśmy i po prostu go zapięliśmy, wkrętarka nie ruszała. Dopiero po parokrotnym wyciągnięciu, włożeniu i tak delikatnym takim, o, że załapała, wkrętarka chodziła i cały dzień chodziła. Rano powtórka z rozrywki, zapinamy nowy akumulator, wkrętarka nie chodzi. No i od 3 dni coś jej się przestawiło, że chodzi teraz bez niczego i... A już szła na reklamację wnet. Zlękła się. No, tylko kurczę, upiekło jej się, bo Arnold nie mógł znaleźć paragonu, nie? Także... I tak została z nami. No a jak długo, nie wiadomo. Zakrętarka, słuchajcie, do naszych potrzeb na razie w 100% się sprawdza. Cały czas jedziemy na tym najmniejszym udarze, że tak powiem 120, bo tutaj jest 120, 180 i 226 tych newtonometrów. Także jedziemy cały czas na tym najmniejszym. I wkręty siódemki, dwunastki, no, przez dwie deski, trzy, pięć, no idzie. Idzie i ma lżej niż typowa wkrętarka. Jak to będzie się zachowywało przy szpaksach na dachu, ciężko mi powiedzieć. Jeszcze nie robiłem zakrętarką Parkside'a. Także będzie sprawdzian.
No i gdybyście się zamiarowali z kupieniem takiego czegoś, to już szukajcie, mówię, z akumulatorami, tymi dużymi czwórkami, bo dwójki... Lubisz mi tak przerywać, nie? Ja pracuję, nie wiem jak ty. No ja... Kurczę, no wie. Tak, to też jest jakiś tam... prac. Okej, okay, nie przerywam. Dwójki nie zdają egzaminu. Oczywiście do domowego użytku od czasu do czasu, nie wiem, obrazek powiesić, kurczę, taboret skręcić, czy nie wiem, coś tam. To tak, ale tak, żeby na budowie... To do dwójki są te za słabe, często trzeba je ładować i za szybko się rozładowywują, a czwórkami cały dzień, no półtora dnia żeśmy wczoraj kurde tyrali, nie? Tak, tak. No, tak nie dajemy im odpocząć, że do końca wyładować się, one zawsze są tam, wiesz. No, także te czwórki dają radę, także jeżeli byście się zamiarowali z zakupieniem takiego sprzętu, to mówię, to szukajcie z tymi czwórkami akumulatorami. Dobra, czy ty drabinkę potrzebujesz? Na razie nie. To ja bym ci już... No nie, no bo chciałem ten, ale nie mam z tych u góry. No chciałeś ten, ale nie masz tych, to ja nie wiem teraz. No ten z tych i od tamtych. Laszki nie mam, ten w poziomie. No bo... No a, no bo drabinę mi wziąłem, zabrałeś. No tak. No. No nie, że mamy jeszcze jedno, bo... Ty znasz Rycha, jo? Tego od dzicha. Nie będę nic mówił, bo ty mnie zaraz załadujesz. Ten z tamtym. No, jak jest niewielka różnica między tą a tą, że nie jest w poziomie, to po prostu tylko przekręcam tą niżej, żeby kolega miał dopiero ten. Stempelki musieliśmy sobie zdemontować, bo by nam przeszkadzały do wiercenia. Pogoda na razie się trzyma. Przy dobrych wiatrach i trubelki, co? No raczej tak, proszę pana. Czyli tak.
Dobra, mamy, mamy miotły, mamy. Porno i duszno, nie? Dobrze, mały fleksik i diamentówka i bring bring trochę. Mało by tu, no miałby je. Po 3 mm, a szkoda, że niech lepiej jest dokładnie, nie? Tak, tak, bo Romek będzie wyzywał. Romek. Dobra, 2 metry. Kurde, tam będzie trzeba wkładać tylko kawałek deski, nie? Tak, tak, jak tam tej stronie. No. Dobra, zrobimy 2,92,5. 2,92,5. Jak się porozsychały te dechy. No naprawdę, nie? Ty masz tą swoją taśmę, czy nie masz? A. O, 92,5. No. Jest ciepło, jest. Tym bardziej, że teraz, kurczę, jak tutaj mamy tą skrzynkę, nie? Młotek miałeś, nie? Gdzieś. To ham, co? Pasówka. Tak, tak.
Skręty piątki. Gdzie cię wrzucić? No, do tego, do wiaderka. Tego? Nie, nie, do tamtego. Tam to są podkładki. Poproszę. Dziękuję. Nie, ja się chyba rozbiorę ty jeszcze. Kurde, faja. Grzeje, nie? Grzeje, kurde, a tak... Gdzie on jest? A tak się rano fatalnie zapowiadało, nie? Nie? Mówię, że tak się rano fatalnie zapowiadało. No to nic nie róbmy. Dobra, natnę laszek, co? Bo będzie tutaj znowu też brakowało. Tak, tak. Dobra, idę po deski. A już wyciąłeś deski? Aha. No. Idę to ja, robić kawę. Tak? Tak. Ale to wypijemy, co? Dobrze, przyniosę tu. Na słoneczko. Na słoneczko, tak. Słońce. A wiesz, dla kogo słoneczko świeci? Tak, dla bogatych. Nie. Słoneczko świeci dla grzecznych dzieci. Dobra. Dobra, dobra, temu panu już nie lejta. To jednak chyba kawa. 35. Ile? Raz, dwa, trzy. Czekaj, tu jest, tu jest. Tą przekręcę. Tą przekręcę, dwie. Dwie na pewno. Dwie na 35. Trzydzieści pięć. Strum. Także zawsze największe parcie betonu jest na najniższe jego partie, dlatego przy no nie wiem, no niedokładnym wykonaniu szalunku czy za mało wzmocnionym zawsze rozerwie go na dole.
Także lepiej jest podokładać lasze, szpilki, nie wiem, obejmy, co tam macie i... I to wzmocnić. Po co wtedy latać przy zalewaniu i wyzywać, że trzeba wstrzymać lanie, bo trzeba po prostu ratować to, co wylatuje. Pompa stoi, operator stoi, kasa leci. To tu mamy, teraz byśmy musieli tak tego przekręcić wyżej. No jeszcze gdzieś. Co ci zrobili znowu? Gwint. Gwint? Tak. Popsiuty gwint. Toż tak ci nie mogą gwintów psuć, Arni. No widzisz. A jednak. A jednak, no. Całe życie pod górę. Daje. I ci powiem, że to jest mój sposób lepszy, szybszy. Tak? I jedna blacha jest, tak? No wszystkie już pocięte mamy? Wszystkie już wyrobione. Wszystkie wykupione. Cześć. I teraz co? No to wkładamy, mam nadzieję, że w sądzą. Nawet na wystawie nie ma. Wszystkie, tam jeszcze dwa tylko. Co? To skręcać jeszcze. Tak. Wlazą. Wlazą. I co ostatni? No. No nie, to kurwa, zupę na dopiero.
Dobra. To by zostały jeszcze teraz te dwie klepki, o tam do wpasowania. Trzy. Ho, ho, ho. Głęboko ma wejść ta deska teraz. Teraz to by się przydały. No. Łata. A, bo nie ma tego teraz, do czego skręcić. Łata będzie za dużo. I luks. Następna. Luks. Następna niech jest na 50. Też na 7. Pięćdziesiąt. Siedem.
Tak, będę uważał. No. To dobrze. Żeby nie było wtedy. A nie mówiłem? No, może być. I młodzież zawsze wtedy. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Bizony już jadą. Ja. Jake. Jake. Pierwszy. Ja już mam dawno. Ty już masz dawno? No, ja śpiłem wczoraj. Aha. Dobra, to co? Mamy wsią, tak? Nie, mamy skręcać i ciąć. No teraz tylko do skręcić to. Normalnie się odkręciła sama. No też. Słuchaj, trochę ja kurde wierciłem młotem. Dobra, no to kręcimy. Trzymaj, albo ja będę kręcił, albo ty trzymaj. Nie, no to jak tak to... A, to tu? Tu to... ja nie wiem, któreś były skręcone. Dobra, słuchaj, lecimy najpierw w te przody, a później robimy środki. Środki są skręcone wszystkie. Tak? Tak. Tylko... Masz? No, te boki mamy w pionach, także przykładając te i skręcając je na maksa, no to tutaj już jest opór, także więcej nawet i tak byście nie dali rady skręcić, chyba że... No, dać by się dało. No toż kurde, rurka dwumetrowa i by poszło, nie? Lasza by pękła, kurde, i by tam skręcił, ale opór jest tutaj na tych, także... Zupełnie... Weźmy drobinkę i cały, o, weźmy, wtedy się napomnieli. Drabinka mówisz, jo?
Teraz żywica wyjdzie. Trzeba zaplanować te środki. No też sam widziałeś, jakie one mokre przyjechały, no. Kurde. Jak one do nas przyjechały, to one przedwczoraj rosły. Od dołu? Nie są wszędzie poskręcane. No, bo się podkręcały. Od wibracjów. Dlatego mówię, na koniec i tak trzeba będzie sprawdzić. No i dobra. Także supy wyszpilkowane. Zbijamy pomału klamoty. Także jutro tylko z rańca powstawiamy te stemple, które wymontowałem, które nam po prostu no, przeszkadzały do wiercenia tych szpilek i będziemy mogli już pakować belki. Arni! Chowam się. Także jutro wejście coś na wzmocnienie. Chowam się. Jakieś witaminy czy coś. Ja zawsze biorę. I jutro ciężary. Dobra, dzięki wam za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Hej.